Dziś na początek informacje z Nord Stream. Następnie co nieco o rodzinie Emilewicz. Dlaczego polska gospodarka nie lubi paneli fotowoltaicznych? I na koniec standardowo ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, wiem, że tutaj nie mamy za dobrego światła, ale postaramy się coś zrobić z kolorami już na premierze, jak będziemy montować film. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem lecimy z pierwszym tematem. German politicians are turning up the pressure on Nord Stream 2. Some of them want the project, which will deliver gas. Po kilku dniach przebywania w pobliżu niedokończonego odcinka gazociągu Nord Stream 2 do portu w Kaliningradzie wrócił rosyjski statek do układania rur. Taka sytuacja powtarza się po raz kolejny. Tak wynika z danych systemu pozycjonowania statków Marine Traffic. Od początku grudnia Akademik Czerski cumował na Radzie Mierzei Kurońskiej pod Kaliningradem, ale w zeszłym tygodniu układacz ruszył w kierunku duńskich wód. Tam w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm do dokończenia jest 160 km gazociągu Nord Stream 2. Teraz statek skierował się z powrotem na wschód i wrócił do rosyjskiego portu. Wcześniej szwajcarska spółka Gazpromu Nord Stream 2 AG informowała o tym, że kładzenie ostatniego odcinka rozpocznie się 15 stycznia. Potwierdziła to duńska agencja energetyczna. Być może na kolejne opóźnienie wpłynął fakt, że na początku stycznia norweska firma Det Norske Veritas ogłosiła, że nie może certyfikować Nord Stream 2 z powodu sankcji nałożonych przez USA na gazociąg. Na duńskich wodach może też pojawić się inny rosyjski układacz, barka kotwiczna Fortuna, która 5 stycznia ułożyła 2,6 km gazociągu w niemieckiej strefie przybrzeżnej. Na razie o ruchu tej jednostki nic nie wiadomo. Akademik Czerski posiada system autonomicznego pozycjonowania, co oznacza, że nie potrzebuje kotwic do ustabilizowania pozycji. Fortuna natomiast rzuca 12 kotwic, zanim przystąpi do pracy. Its position is quite clear. Nord Stream 2 project is economically beneficial for our country. No i wygląda na to, że tyle by było z tych wszystkich wielkich planów rosyjsko-niemieckich o gazie. Od początku grudnia słyszymy, że już jutro ruszy budowa, a każdego kolejnego dnia pojawiają się kolejne komunikaty o kolejnych utrudnieniach, które skutkują tym, że dalej rurociąg jest układany. Zobaczcie, że ten przestój trwa już rok. Już dawno gazociąg powinien zostać ukończony, chyba jednak do tej finalizacji nie dojdzie. Wielka szkoda z punktu widzenia Europy, bo to pokazuje, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od decyzji Waszyngtonu, a to zwyczajnie nas oni upokarzają. Ale Rosja? Przecież Rosja to wielki niedźwiedź, który nigdy nie poddaje się nikomu, więc z jakiej paki oni nie kontynuują budowy? O ile jeszcze Europę da się jakoś tam zrozumieć, bo to prywatne firmy, które boją się konsekwencji, no ale w Rosji jedyną firmą jest Putin i to on trzęsie całym państwem i jak chce skończyć, to skończy. Poza tym mówimy tu o gazie, czyli o olbrzymich pieniądzach, które będą płynąć tą właśnie rurą do Rosji. Bo wiecie, można na to patrzeć jak na gazociąg, ale można też spojrzeć jak na pieniądzociąg. Myślicie, że którejś z tych opcji przeciwstawia się Waszyngton? No tej, w której te pieniądze nie płyną przez to morze, a raczej w ich przypadku ocean. No i okazuje się, że ich interes jest silniejszy od Europy i Rosji razem wziętych. No szkoda. Tak samo jak interes Emilewicz ważniejszy jest od interesu reszty Polaków. Synowie wybranej z Poznania posłanki klubu PiS Jadwigi Emilewicz brali udział 5 stycznia w treningu szkółki narciarskiej bez ważnej licencji zawodowego sportowca. Trzech synów byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz jeździło na stoku narciarskim pod Poroninem bez aktywnej licencji sportowej, podaje TVN24. Licencje pojawiły się w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po pytaniach dziennikarzy. Była wicepremier wydała w tej sprawie oświadczenie. Jak podaje TVN24, rodzinę Emilewiczów zauważono 5 stycznia na stoku w miejscowości Suche pod Poroninem. Działa tam szkółka narciarska. Choć zgodnie z restrykcjami epidemicznymi stoki narciarskie powinny być zamknięte, synowie byłej minister rozwoju nie mieli problemu z szusowaniem. Oficjalnie na stokach mogą jeździć tylko osoby uprawiające sport zawodowy lub będące członkami kadry narodowej albo reprezentacji olimpijskiej. TVN24 podaje jednak, że 5 stycznia Emilewiczowie nie mieli aktywnych licencji sportowych, które by uprawniały do korzystania ze stoku. Nie ma możliwości, że tam się jakieś nazwisko pojawi bez złożenia kompletnego
konkretnego wniosku. Są nazwiska dostępne dla każdego do sprawdzenia. Ten system jest otwarty po to, by sędziowie czy obecnie panie w kasie w kolejkach liniowych mogli sprawdzić daną osobę. Mówi TVN24 przewodniczący Komisji Licencjackiej Polskiego Związku Narciarskiego Jakub Michalczuk. Nazwiska synów Emilewicz pojawiły się z czasem w systemie. Po stokowym szaleństwie dzieci były wicepremier, a więc 7 stycznia. Jak podaje TVN24, na liście osób mogących korzystać ze stoku wynajmowanego przez szkółkę narciarską znalazło się także ręcznie dopisane nazwisko Jadwigi Emilewicz. Sama posłanka i była wicepremier przesłała telewizji SMS, w którym zaznaczyła, że jej synowie trenują narciarstwo od kilku lat i startują w młodzieżowym Pucharze Polski. Środkowy syn 2 lata temu zdobył w swojej kategorii wiekowej narciarski Puchar Mazowsza. Najstarszy startował w młodzieżowym Pucharze Polski, napisała. Władza może korzystać ze stoków narciarskich, to dlaczego nie mogą korzystać z tego inni obywatele, a przede wszystkim dlaczego te wszystkie ośrodki są zamknięte? Dobra, nawet jak jej tłumaczenie jest prawdziwe, to nie może dochodzić do sytuacji, w których osoby powiązane z rządem nie są w 100% czyste, nie przestrzegają restrykcji nałożonych przez siebie samych. Jasne, Emilewicz nie jest już wicepremierem, ale dalej reprezentuje ona polski rząd, a więc jest przykładem dla obywateli. Jeżeli rząd wprowadza jakieś ograniczenia i żąda ich respektowania, a potem wychodzi taki kwiatek, no to ludzie mogą czuć się... sprawiedliwie w takim państwie? Jeżeli na przykład synom Emilewicz skończyła się ważność licencji czy cokolwiek, to przecież ta kobieta na skinienie palcem ma wszystko, więc w czym problem skinąć? Po pierwsze, oszczędziliby sobie i partii kłopotów, a po drugie, ludzie nie zadawaliby pytań. Jest to całkowicie nieodpowiedzialne zachowanie jak na kogoś, kto jest u władzy. Następny temat. Wciąż z czegoś korzystamy, zewsząd bierzemy i wszystko konsumujemy. A co się stanie, kiedy ten proces odwrócimy? 300 tysięcy gospodarstw domowych ma na swoich dachach małą instalację fotowoltaiczną. Jednak ci prosumenci są kłopotem dla polskiego systemu energetycznego. Dla operatorów systemu dystrybucyjnego prosumenci są problemem ze względu na kłopoty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa sieci, ze względu na magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej. Mówił w rozmowie z Market News 24 Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Problem ten trzeba rozwiązać, skoro w ciągu kilku lat prosument ma wzrosnąć do 1 miliona. Rozwiązaniem są domowe magazyny energii, stanowiące uzupełnienie domowej instalacji fotowoltaicznej i większe magazyny instalowane przez operatorów krajowego systemu, które mogłyby obsługiwać np. spółdzielnie mieszkaniowe. Proces tworzenia magazynów powinny także włączyć się firmy produkcyjne, aby zużywać potrzebną im energię nie tylko z sieci, ale również z własnych jej magazynów. Gdyby powstały zachęty finansowe do realizacji takich inwestycji firmy, prosumenci mogliby bardziej przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii i do współtworzenia bezpieczeństwa energetycznego, dodaje Adamska. Zamiast starać się zmniejszać pobór energii, moglibyśmy ją oddawać. Niemożliwe, możliwe i są tego przykłady. No, nie spodziewałem się, że w Polsce wystąpi problem z tym, że jest za dużo energii z OZE. Jak do tej pory cały czas mówi się o tym, że nie spełniamy norm energii z OZE, jest za mało, a tu proszę. No, oczywiście chodzi tu o jednorazowe nadwyżki, na przykład w słoneczny dzień, gdy nikt z energii nie korzysta, ale jest ona produkowana. Ale no, mam pomysł na taką energię, jak ją spożytkować. Można by, tak jak jest to zaznaczone, budować spółdzielcze magazyny energii, na przykład w taniej, a wydajnej postaci elektrowni szczytowo-pompowej. Budujecie sobie taki pojemnik wody na wysokości, coś na wzór wieży ciśnień. Gdy jest za dużo energii, to włączają się pompy, które wykorzystują energię z fotowoltaiki do pompowania wody tam na wysokość. Z kolei, jak jest za mało energii, to ta woda jest uwalniana i grawitacja napędza wodę, która napędza turbinę, która produkuje z powrotem prąd. Widzicie, takie łatwe magazynowanie energii. No i ekologiczne i nietrudne, wszyscy zadowoleni, no ale do tego wszystkiego, do takich rozwiązań potrzebny jest rząd, a z tymi wiadomo jak to jest. No inaczej niż z Biedronką. Biedronka się chwali, bo ma czym. Rząd się chwali, ale nie ma czym. Zresztą zobaczcie sami. Gaje oliwne w krajach śródziemnomorskich. To tutaj, w słonecznym klimacie, dojrzewają oliwki, z których powstaje doskonała oliwa Biedronki z pierwszego tłoczenia.
Sprzedaż w sklepach sieci Biedronka wzrosła w 2020 roku do 13,47 miliardów euro i była o 6,7% wyższa niż rok wcześniej. Właściciel sieci pochwalił się wstępnymi wynikami za ubiegły rok. Tak zwana sprzedaż porównywalna wzrosła w ciągu ubiegłego roku o 7,1%. Z kolei wzrost wartości sprzedaży w polskiej walucie to 10,4%, podaje PAP. Czwarty kwartał ubiegłego roku Biedronka zakończyła ze sprzedażą na poziomie 3,56 miliardów euro i wzrostem w tej walucie o 5,1%, 10,4% w złotych. Biedronka jest największym biznesem należącym do portugalskiej spółki Jeronimo Martins. W sumie odpowiada aż za 69,8% ogółu przychodów portugalskiej grupy, która m.in. na swoim lokalnym rynku jest właścicielem sieci marketów Pingo Dous. W sumie cała grupa miała w ubiegłym roku 19,29 miliardów euro przychodów. Oznacza to wzrost o 3,5% w porównaniu z 2019 rokiem. Sama Biedronka nie tylko powiększa sprzedaż, ale też liczbę sklepów. Na koniec roku miała ich 3115, o 113 więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Gorzej radzi sobie inny, należący do Jeronimo Martins i działający w Polsce biznes, Drogerie Hebe. Sprzedaż w tej sieci wyniosła 245 milionów euro i była mniejsza w tej walucie o 5,4% niż rok wcześniej. Nie bez wpływu na ten wynik jest pandemia, która sprawiła, że ograniczyliśmy wiele wydatków. Ja też byłem pod ziemią. Ale żeby tak od razu pchać się do telewizji? Słynąca z wysokiej jakości krystalicznie czysta woda Polaris. Tylko w Biedronce. Ciekawe, jak ich przychody będą wyglądać, gdy będą musieli finalnie zapłacić tę karę, co na nich UOKiK nałożył. Przypomnę, tylko 723 miliony złotych. Oczywiście Biedronka się odwołała i najpewniej sprawa skończy się w sądzie, ale sprawę już analizowała Ania na naszym drugim kanale Bądź na bieżąco ekstra, więc jak chcesz wiedzieć więcej, to tu masz link i mały fragment. A jak twierdzi prezes UOKiK, w ciągu trzech zbadanych przez UOKiK klat pozbawiła w ten sposób kontrahentów głównie dostawców owoców i warzyw kilkuset milionów złotych. Z tym wszystkim właściciel marki Biedronka oczywiście się nie zgadza. Bo... Tak czy inaczej trzeba im pogratulować. Oczywiście są konkurentami dla naszej polskiej sieci Dino i teoretycznie lepiej byłoby, gdyby tracili, a nie zyskiwali, ale tak czysto biznesowo, no nie patrząc na te wszystkie podziały, trzeba przyznać, że Biedronka to dobry biznes i ludzie nią zarządzający potrafią to robić. Należą się gratulacje, nie? No ale co ja tam gadam? Oby im się noga powinęła. Nakradli pewnie. Drętwy suchar. Jaka jest różnica między podrywem a molestowaniem? Podryw jest wtedy, kiedy jesteś młody i piękny, a molestowanie, kiedy jesteś stary i brzydki. Tego drętwego suchara mamy od Marcina Malesy, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złote molestowanie. A jeśli i ty chcesz dostać molestowanie lub jakąś inną złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam. A tymczasem my już kończymy dzisiejszy materiał. Pamiętajcie o tym, że 6.30 i 18.00 pojawiają się nowe filmy, więc już niedługo znowu się widzimy. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Trzymają skręty, a wpadając na pętlę zawsze prawdę gadam. Słowa proste nimi władam, sprzątam w chuj ten bał.